Teraz po schodkach. I na miejscu. Panie profesorze, mam fantastyczne wieści dla pana. Naprawdę, nie kłamę. Aha. Panie profesorze, mam dla pana świetne wieści. Ojoj, dyrektor. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood. A czy nie to jest chyba ten od eliksirów? Rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Ojej. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Ja myślałem, że będzie bardziej zły. A to przyjął jakoś bardzo spokojnie. Naszą samowolkę. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw two more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and three other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a fifth year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. No, I'll be. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Oj, oj. Co pan im powie? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrok, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Okay. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. Wiadomo. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spell casting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Aha, czyli w tym momencie jakby... You may be surprised by how much you can learn from them as well. Czyli w tym momencie jakby zamrażamy temat starożytnej magii. Nie wiadomo, i musimy się uczyć, tak? No trochę tak bez sensu, bo pewnie będzie moment, gdzie zapomnimy ogólnie, co się w danym momencie działo. I nie będziemy tak regularnie grać. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside the castle. Wścibski gryfon się odezwał. Nice. Natty właśnie wysłała ci wiadomość sobie pocztą, prosząc o spotkanie w Dolnym Hogsfield. No dobra, spotkam się z nią. No niby koleżanka, nie? Niby. Także już niech będzie, mogę się z nią spotkać. Wybierz mapę świata, aby ją otworzyć. Oto mapa świata. Większość mapy jest pokryta mgłą, która ogranicza to, co możesz zobaczyć. Wioski są małymi społecznościami rozsianymi po świecie. To jest wioska. Dolne Hogsfield.
wioskach można odkryć nowych sprzedawców, płomienie Fiu, misje poboczne i przedmioty kolekcjonerskie. Okej. W miarę eksploracji mapy z mapy znikać będzie mgła, osłaniając nowe miejsca takie jak wioski, lochy, obozy bandytów i inne. Czyli w tym momencie odblokowaliśmy sobie obozy bandytów. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you and then proceed to see me in my classroom. To potem, profesor, to potem. Czyli teraz właśnie te obozy bandytów może pozwolą mi jakby w końcu sobie przyswoić tą walkę, nie? Żeby mi się tam klawisze nie myliły. No i przy okazji kolejne rzeczy poboczne odblokowała. Eksploracjo, nadchodzę. A zanim to jeszcze eksploracja, to jeszcze jedna rzecz na mapie bym chciał zobaczyć. Mapa świata. Bo mam się spotkać z nią tutaj. I tutaj mam trzy skrzynie ze skarbami oraz posążki de Mimoza. Okej. Okay. Tutaj na przykład w Hogsmeade mam jeszcze 25 stron przewodnika. Tak? Może trochę więcej. Może tam 30. Nawet powiedział, że mam 5 skrzyń ze skarbami i 9 posążków de Mimoza. No to będzie co robić. U jak wygląda ta mapa? O matko boska. Ho, ho! O panie. O panie, to na mnie spojrzałeś. Jaka ta mapa jest ogromna. O ty w duszę. No, powiem tak. Będzie co robić w tej grze. Będzie to w tej grze robić. I to na długi, długi czas. Naprawdę. No i fajnie, ja się tam cieszę, nie? A w ogóle jak wygląda Hogwart u nas? Mamy 7x33 skrzynie skarbów, 48x150 stron przewodnika, 0x10 posążków de Mimoza i stoły astronomiczne. Ja ten stół astronomiczny widziałem. Tylko że właśnie wtedy był akurat dzień, jak pamiętam, nie? Także to jeszcze, to mniej więcej wiem, gdzie się znajduje. Tylko musi być właśnie odpowiednia pora dnia. Ale okej, ruszamy dalej, no. Z magiczną przygodą. Co w ogóle tam jest na górze? To jest do podpalenia coś? No tam coś mogę z tym zrobić. Tylko że moje incendium tam nie dociera. Jak tam w ogóle dojść? Ciekawe. Może dopiero w jakimś innym etapie gireczki da się ogarnąć takie ciekawe rzeczy. Ciekawi mnie w sumie jedna rzecz. Bo ja mówiłem wcześniej o tym, że szkoda, że w tej grze nie ma skipnięcia czasu, co nie? A może właśnie jest. I przy okazji sprawdził jedną rzecz też. Tylko teraz sobie znajdź swój pokój. To może być zagwozdka. Hogsmeade jest jedynym all-wizarding village I've ever heard of.
Żeby znaleźć swój pokój, znaczy znaleźć swój pokoik. Chyba, że się nie da tutaj przespać. Aj, aj, aj. Czyżby tutaj się na pewno nie dało robić z tego? Ej, no słabo trochę, jak się nie da. Szczerze powiedziawszy. To ciutkę będę rozczarowany. Oczywiście zamek poziom trzeciego, no tak. A ja dalej nie mam alohomorna na poziomie pierwszym. Wesoło, wesoło. Tylko ja dalej nie mam pojęcia, gdzie jest moje wyro. Ale chyba tej było, nie? Gdzieś. Także obawiam się, że chyba się nie da niestety czasu. Przestawiać. Niestety, szkoda. No to by naprawdę mogło w niektórych sytuacjach pomóc. Taki no nie da się. Niestety. Szkoda. Naprawdę wielka szkoda. Tylko zanim w ogóle gdziekolwiek pójdziemy, to szczerze powiedziawszy przydałoby się posprzedawać rzeczy. Bo mam aktualnie strasznie wielki problem, jeżeli chodzi właśnie o miejsce w ekwipunku. Więc można by w sumie go zwolnić troszeczkę. Także chodźmy może do Hogsmeade. Tam już się ogarniemy i lecimy dalej z przygodą. W Harrym Potterze. Tak, tak, Hogsmeade nadchodzę. Super, super fajnie. Tutaj chyba. O! Coś tutaj mi bzdziękoli. Chyba to mi bzdziękoli, nie? O, właśnie gniazdy są pełne, oczywiście. O, to jest więcej rzeczy. Dobra, to najpierw sprzedajemy, a potem będziemy ogarniać. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these socks. Novelty socks at that price can't be passed up. Be thankful you have socks. Czemu on w ogóle tańczy? You're not dancing, you're exercising. Father, why is he dancing? See? And you said the charm'd come out in the wash, but it hasn't. Okay, fine, fine. Fajna rzecz, fajna rzecz. Dzień dobry, panie Augustinie. Chciałbym, żeby pan coś ode mnie kupił. Wie pan? Na przykład to. Oraz czapeczkę jeszcze może pan kupić. To może pan kupić ode mnie i to. I jeszcze to, bo czemu by nie. I to również. Tradycyjna czy to szkolna? To sobie zostawię na razie. No dobra. No to chyba tyle, nie? Troszeczkę mnie się zwolniło. No tyle dobrze. To gdzieś tutaj jeszcze chyba widziałem ten. Te rzeczy do ogarnięcia. No jak już jesteśmy, no to. To jest. A to jest w budynku. Dobra, dobra. W ogóle dowiedziałem się, że czar, którego się nauczyliśmy od Sebastiana, czyli ten kameleon, to jest na tyle fajny czar, że otwiera te skrzynki z oczami. Tam z okiem. O, i cyk. Więc dosyć, że jestem niewidzialny, to jeszcze mogę w końcu te skrzyneczki sobie pookradać.
I więcej na to kaski zgarnieć również, bo to aż 500 galonów ta skrzynka daje. Także... Nice. Nice, nice, nie? Co to w ogóle jest? A, bo to jest taka aktywność, gdzie można sobie ten puszczać. Kaczki. Okej. Okay. Fajna rzecz, ale dobra, no to co? Posprzedawane. To teraz trzeba jakąś misyjkę porobić, kurde. Chyba wystarczy na razie tego zwiedzania, tego Hogsmeade. I zamku, i w ogóle wszystkiego. Także może na sam początek, na rozgrzeweczkę. Jakiś pojedynek czarodziejów sywalniemy, o. To brzmi dobrze, to brzmi sensownie. Także teleporcik tutaj. Okej, okay, panie Brandon, pokaż co tam masz dla mnie ciekawego. I tutaj Lucjanie chcę poczuć na manekiny, nie, chcę skrzyżować różdżki. Hello, Lucan. Is the final round of Crossed Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for tak, jestem gotowy. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? A dobra, są Nata i ona mi się w sumie dobrze współpracowało, to niech będzie. Yes, Natty. Then let's get started. Teraz czterech przeciwników. We can make this a real victory. No, wiedziałem. Trzech gryfonów, jeden pufon. Przecież to będzie łatwe. Bo przecież to będzie prościzna. Jezu, dawno się nie grało i patrzcie, co odwala. Co człowiek odwala. Ej, w sumie oni długo, dużo wytrzymują. No, trzeba czekać na jego atak. Kurde, porażka, nie, uleć się, halo. Jaka porażka? Nie, 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 nie. Tak. Kurde, no. Ja nie przyzwyczajony do walki jeszcze w tej grze. Halo, za mało tej... Ej, czemu ja... Przecież użyłem tego. Dobra, jednego mniej. Ja tu gram na zwłokę. A czemu on się zbugował? Oni się zbugowali, czy o co chodzi? No jakby nie mogę ich załatwić. Aha, oni się chyba zbugowali. Ja dupie, to muszę teraz poczekać, aż ta babka ich rozwali. No to za chwilę poczekam. No coś tutaj uderzam go niby. Dobra, załatwiony jest ten. A nie, ona nie jest bugowana chyba.
Tylko że on nie namierza mi jej. Dobra, udało się. No niestety ta gra jeszcze wymaga kilku poprawek, no. Niestety. Łatwo. It was mostly luck, that's all. Please, you wouldn't have got this far. Będę skromny. Co dostałem? And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist. Ale chłop podniecony, ty. O co zrobił normalnie, nie wiem. I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. Już pewnie usnęły. Uschły. Zarostałem w ogóle do to zwycięstwo. Odzienie mistrza ten pojedynków. Bo do tego jeszcze udało się wyzwanie chyba jakieś skończyć. Także przyjmijmy nagrodę za nasze piękne zwycięstwo. Okupowane niestety. Cóż. Sami widzieliście czym. Niestety, ale jest jak jest. Dostałem tak. Szalik prymusów. O, coś dla mnie. Tylko czemu ten szalik ma kolory Gryffindoru? Nie rozumiem. Powinien być raczej chyba niebieski. Dostałem jeszcze legendarną opończę, która wygląda jak peleryna Supermana, tylko że koloru czarnego, co mi się już tak się nie podoba. I rękawiczki szczęśliwego Leprokonusa. O. Bardzo się nie potrafię wypowiedzieć. I jeszcze ubranko jakieś fajne dostałem. Można zobaczyć. Wyposażenie. I to jest chyba jako odzienie, nie? W sensie jako podgląd. Znaczy, zmienia chyba mi, to jest chyba gdzieś tutaj. Tak, to jest to. Ej, fajne w sumie. Fajne, tylko na przykład ja bym wyglądał bez szaty. Jestem ciekawy. W tym samym ubranku. Nie jest takie złe. Znaczy, będę tak sobie chodził. Tak mi się wydaje. To nawet nie wygląda tak tragicznie, nie? Tylko jestem uczniem Hogwartu, no więc chyba tak czy siak wypadałoby jakąś zbrojkę nosić. Niestety. Także w ten sposób może. Już jakieś kolekcje mam tutaj. Co to jest? Jakieś kolekcje do szat, do ubranek ogólnie, za misje, jeszcze za strony przewodnika po raz kolejny. Mam 41 na 150 tych. Jesus Chrysler. Przecież to zanim ja to wszystko zbiorę, to 100 godzin tej grze minie. O, już dostałem w ogóle pocztę. Od kogo? Od Luciana Bratlebiego, którego właśnie chyba on chyba właśnie jakby organizował te całe zawody, nie? Dokładnie. Także chyba spóźniona poczta. Bo już zwyciężyłem jego w turnieju, dopiero dostałem pocztę. Zdarza się i tak. Ale gitara, nie? Jedno zdanko sobie skończyłem. Także teraz by się wypadałoby teraz gdzie indziej sobie pójść. Jakieś kolejne zadanko zrobić. I teraz tak. Możemy porozmawiać sobie z Bratlebem, żeby ukończyć trening kombinacji zaklęć 2. To w sumie to możemy teraz zrobić. Jak jesteśmy już na miejscu, to czemu by tego już nie zakończyć? Tylko, czy ty będziesz dalej na tym miejscu, czy... Tak, dobra, jesteś dalej. Myślałem, że już na lekcję poszedłeś. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea.
This time will be a bit more of a challenge. Tak, pewnie. That would be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before. Wszystkie swoje zaklęcia. If you need to stop practicing before. Dobra. Jestem gotowy. Teraz co ja muszę rzucić? Muszę rzucić to, potem to i to na końcu. Dobra. Czyli tak. To, to i to. Okej, okay, pierwsza runda. Jak wygląda druga? Tak samo? Nie, teraz Levioso, do tego jeszcze chyba zwykły czar i... Nie wiem, co to jest w ogóle za czar. Zawsze zapominam. To jest Axio, po prostu. Dobra, czyli tak. Levioso, zwykły. Ajć, za dużo tego zwykłego. Jeszcze raz. Za dużo razy. Ja się nie mogę kontrolować się. Raz. Źle! Kurde! Moment! Bartek, skup się, Deklu. Jeszcze raz na spokojnie. Cyk. Raz, dwa, trzy. Akio. I podpalanie. Dobra. Akio, raz uderzyć. Ogień, dwa razy uderzyć. I coś tam jeszcze będzie pewnie. Raz. Raz, dwa, trzy. Levioso. Raz, dwa, trzy. Akio. Podpalić. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Jak się jeszcze kombinację ogarę, to nie jest tak źle, nie? Nie udałoby mi się bez ciebie. A! Troszeczkę mu tam, wiecie. Troszeczkę mu... Powiem coś miłego. Niech ma ten gryfon. Niech ma troszeczkę, że mu... Że miał ten swój udział, powiedzmy. Dobra. Misja ukończona, trening kombinacji zaklęć, poziom drugi. I 15 level. Najsik. A to ile w ogóle tych wyzwań jest? Na ten trening cały. Tutaj chyba jako walka to powinno być, ale tego tutaj nie ma. W sumie jestem ciekawy, ile tych treningów mogę u niego porobić. Ale na razie chyba tego się nie dowiemy, nie? Niestety. No dobra, także teraz co? Expelliarmus uczymy się, idziemy na zielarstwo, czy pogadać z tą, Boże, Nati. Ja bym w sumie... Ja bym w sumie sobie może te Expelliarmus się nauczył. Bo Expelliarmus, jak chyba pamiętam, to nie było zaklęcie rozbrajające? Także czemu nie? Jeszcze muszę uniknąć ataku przeciwnika, wykonując przewroty dwa razy jeszcze muszę to zrobić. No super, czyli tak czy siak, tego jeszcze nie mogę wykonać, bo mi brakuje dwóch rzeczy. Oczywiście. No to na zielarstwo. Podobno pani od zielarstwa jest taka mrał, nie? Także trzeba poznać, czym tak ludzie się chwalą. Dlaczego tak ludzie ją chwalą? O, w ten sposób. Tą panią od zielarstwa. A przy okazji jeszcze, jak będzie po drodze jakieś zadanko, no to można je zrobić. Albo skrzyneczki sobie opróżnić. Czy tutaj w ogóle mają dalej ten? Produkcję roślinek w kiblu. Tylko jeden taki kibel by wyjątkowy. Dobra, chyba taki jeden kibel by wyjątkowy z tą produkcją trawy. Także okej. Tutaj coś w ogóle mam. Tutaj chyba jest wszystko już opędzlowane. Dobra, jesteśmy w
cieplarni. Także poznajmy tą panią, Boże, nie Szczypiorek, tylko panią Garlic. Garlic. Co to było Garlic po polsku? Bo mi się zapomniało. Garlic to nie był... nie cebula, tylko czosnek. O, czosnkiem. Także poznajmy panią Czosnek. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Pociągnij mandragorę. Cyk. Ała! Oho! Ta, na pewno by ją usłyszeli, nie? Na bank. Na bank by ją słyszeli. Ja tak to drze mordę. Like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Mm-hmm. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. No, pani profesor mnie pochwaliła. Mam teraz takiego Pippo Blush. We'll be planting dittany at our potting table. Okay. O, zamienię ze mną słówko. Dobra. Poczekajcie, czy ja dobrze wyglądam? Nie jestem gdzieś brudny? Jak sądzicie, czy jestem dobrze w ogóle ubrany? Czy pani profesor mnie polubi? Jak sądzicie? Chyba tak, nie? Rękawiczki czyste, twarz czysta, kapelutek stylowy. Dobra. Ach, jestem gotowy, pani profesor. Idę powolnym krokiem, żeby pani się dobrze przyjrzeć. A pani musi mnie przyjrzeć. Mm-hmm. O tak, pani profesor, już jestem coraz bliżej. Porozmawiaj z profesorem, profesorką. Nie lecimy. Yes, professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Było bardzo miło. O tak. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake. Takie zamiłowanie jak... No wie pani. Pani miała, można powiedzieć, że... Można powiedzieć, że pani mi natknęła na uczenie się zielarstwa. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Także no, to pani zasługa. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight and a bit of magic, they will take time to grow. Zasiej dyptan używając stołu zielarskiego. Niflis fancy or roses.
No, wiesz co, bo ogólnie ją chyba... Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in... O, wiganowego. Bo jej chyba zasługi ogólnie widzieliśmy w sali chwały. To ona była chyba tą pufonką, która chyba się przysłużyła niesamowitym zdolnościom zielarskim. Może dlatego w tak młodym wieku właśnie osiągnęła stopień nauczycielski. Ale podejrzewam, że ona jest ledwo co po szkole Hogwartu, czyli może mieć tak 17-18 lat. Nie więcej mi się wydaje. Może max 20. Także moja postać ma 15 lat, ona 20, pasujemy do siebie idealnie. Dobra. Mam porozmawiać, czy... Nie, mam tutaj zasadzić. Także dyptan. Czas wzrostu 10 minut. Rozmiar rośliny, mała roślinka. Wybierz dostępne nasiona, by zacząć sianie. Coś tam dalej. Okej. Możesz dodać nawóz do tej rośliny, aby zwiększyć jej plon. Możesz wytworzyć nawóz, wyczarowując kompostownik. Ale chyba tego jeszcze nie mam, nie? Także chyba aktualnie mogę tylko tyle zrobić. I teraz czekać te 10 minut, żeby zdobyć nasionko. W sensie kwiatek. Coś takiego. Okej. Well done. Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiccan potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a... Kąsającą kapustę? Okej. Okay. Poza kociokiem, czyli chyba jakieś możliwości ofensywne. Okej. Okay. Okej. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Spokojnie, pani profesor. Jest, mam sprawne rączki, także poradzę sobie. Hello. Saw you on your way to... Nie widziałeś mnie, ja się nie pamiętam, gościu. I'm Leander. I'll be showing you the chińskie kąsające kapusty. Zajmę się do nich tymi sodami, ale ty prowadź. Dobra, chodź, panie. Oczywiście, no. I tak właśnie wygląda hierarchia w Hogwarcie, nie? Ślizgon prowadzi Gryfona. To nasze powinno być. Home of the Chinese chomping cabbage. A to jest ta kapusta. A przy okazji, jak już tutaj jestem, to mogę też sobie coś tutaj ogarnąć na późniejsze plony. Chińska kąsająca kapusta. Aha, mam po prostu rzucić kapustą manekina. Tego jeszcze w sumie nie gra. A ja mam to w ogóle wybrać. Wytrzymaj L1 i naciśnij R, by otworzyć menu podręczne. O! I to jest fajne. Przypisać chińską kąsającą kapustę. Następnie naciśnij L1, by użyć swoich przypisanych wspomagaczy. Teraz L1, żeby... Nie, jak to? A, w ten sposób. Wow! Ale wkurzona ty. Well, imagine that wasn't a... Byłoby fajnie. Chyba mogą mi się przydać. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such.
You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Znaczy ja raczej chyba z tej kapusty tak czy siak nie będę korzystał, szczerze powiedziawszy, bo dalej chyba wolę swoje umiejętności niż jakby pomoc od kapusty, jakkolwiek to brzmi. Bo kto by chciał pomoc od kapusty mieć? No chyba tylko gryfoni. Albo Hufflepuff. Oni tam chyba z tych, którzy z roślinami mają najwięcej do czynienia, nie? Ale nie mnie to osądzać. Potrzeba czasu, by nasion wyrosły rośliny, wrócić później do stołu zielarskiego w pracowni zielarstwa. Aha. Czyli dalej to się chyba nie zrobiło. Tak, jeszcze 5 minut brakuje. No to akurat sobie pogadamy z nią i powinno chyba nawet minąć. Także porozmawiaj. I attended to the Chinese chomping cabbages, professor. Remarkable plants, aren't they? Mm-hmm. I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Ej, ona tak zabrzmiała teraz przed sekundą, jakby odgryzione palce przez te kapusty oraz coś tam było rzeczą normalną, nie? Także zaczynam się obawiać o własne życie w tej szkole. Okej, to prawda, rośliny są takie ciekawe, że mówiąc, nie obchodzą mnie rośliny. Tak! Wiecie, trzeba troszeczkę tam powiedzieć dobre słówko dla nauczycielki, nie? To może jakiś zaprosi na herbatkę czy coś. Okej. Okay. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose. Na herbatkę. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my students. Zapraszam na herbatkę. Aj, aj, aj. Pani profesor. Pipo Blush. Tak od razu na herbatkę zapraszam? No dobrze wróży. No dobrze wróży temu. Tej znajomości. Okej. Okay.